3, 2, 1. Go! Ale ładnie to zrobiłeś, tak? No, ale jest tak po amerykańsku. Ale teraz już nikt nie ma wątpliwości, że zaczął się 85. Puls Tygodnia, czyli nasz autorski, subiektywny przegląd najważniejszych wydarzeń. Tak, czyli cały tydzień w jednej pigułce sprawy. Ważne, błahe i polityka. Tak, bo my jesteśmy jak życie. Tak. To, co istotne, przeplatamy bzdurą. Ładnie to ująłeś. Tak, dlatego tak dobrze się nas słucha, bo żyćko i my to jedno. To powinno być na koszulkach, które wypuścimy tutaj niedługo. Polecamy w każdym razie nasze Instagramy, nasze TikToki, nasze Twittery. Pozostawajmy w czacie, słuchajcie, bo skoro można, to żal nie skorzystać. Ale od czego zaczynamy? Zawsze mój ksiądz tak mówił w ogłoszeniach duszpasterskich, nie, że zaprasza tam na spotkanie takie tutaj rekolekcyjne, bo żal nie skorzystać. Bardzo dobre. Gorzkie żale. Najważniejsze teraz, bo ja widziałem urocze zdjęcie misia Uszatka w piżamce i było podpisane: jeśli to pamiętasz, to czas na kolonoskopię. Czy jest zdjęcie? O kogo pytasz? Miś Uszatek. Nie znam. To ja nie znam gości. Nie. I słuchajcie, piszcie w komentarzach, kto to taki. I wśród autorów tych komentarzy... Ktoś będzie wiedział, fundujemy kolonoskopię. Jednemu z autorów... Tak, ale na NFZ. Nie, darmowo. Nie, ze znieczuleniem wszystko, wiesz. Full kolonoskopię. Ze znieczuleniem to jest dla wiecie kogo. No. Zostawmy ten temat. Ten tydzień. Co się działo w tym tygodniu? Niech słuchacze mają pigułę. Co tam się działo? Najważniejsze nazwisko tego tygodnia. Gdyby właśnie podsumować. Nazwiskiem jednym to było, tutaj nie mam wątpliwości, nazwisko Fernando Santos. No, po wybitnych wynikach naszych kopaczy, piłkarzystów, trener został zwolniony. Tak. Na stadionach Cichosza, na boiskach Cichosza, nie ma kogo tam, Michniewicza. Nie ma Santosza. Dokładnie. Ładne. Przypomnijmy, że on zarabiał w polskiej reprezentacji 700 tysięcy złotych. Ale wiesz, dlatego ja chciałem być tym. Mnie wystarczyło 3 miesiące na posadzie i już jestem ustawiony. Polska piłka będzie ci wdzięczna. Ja myślę, że dlatego, że on zarabiał te 700 tysięcy, to dostaliśmy w dupę z Albanią tylko 2-0. Bo gdyby jakiś zarabiał, nie wiem, głupie pół miliona, dokładnie, no to byłby naprawdę wstyd. Ale 2-0, tak wszyscy wieszają psy, chociaż szkoda zwierząt na naszych piłkarzach, ale... Zdołali do końca otrzymać te 2-0. Nie dali sobie trzeciej bramki strzelić. To świadczy o klasie drużyny. Mało tego. My jako eksperci piłkarscy, ja i Skowron, obliczyliśmy, że pierwsze 15 minut to była wyrównana gra w środku pola. Ale naprawdę, na światowym poziomie. Ja mam jeszcze jedne wyliczenia, bo 230 dni tyle pracował Fernando Santos. Zarobił łącznie 5 300 000 złotych i prawdopodobnie, tego jakby oficjalnie na razie nie podano, za rozwiązanie tego kontraktu Santoszowi PZPN ma wypłacić odszkodowanie w wysokości około 1,5 miliona złotych. To jest bogaty kraj, kto bogatemu zabroni? No, ale słuchajcie, wyniki były, ja to mam podliczenie, bo sobie wszystko zsumowałem. Zawsze jest jakiś wynik. Że pod wodzą pana Santosza rozegraliśmy 6 spotkań. I 3 wygrane i 3 przegrane. No to popatrz. Czyli 50% skuteczności. Można by powiedzieć, że jego praca opierała się na prawdopodobieństwie. Albo wygramy, albo przegramy. Mało tego, te zwycięstwa to były takie bogate zwycięstwa z Wyspami Owczymi na przykład. To się liczy razy 2 wtedy. Natomiast na pocieszenie, sędzia meczu Albania-Polska objęty śledztwem, chodi o korupcję. Taki nagłówek się pojawił w tym tygodniu. Czyli to nie chodziło o to, że myśmy tam nie strzelali goli, że jesteśmy po prostu, że szmacimy, tylko o sędzia. Kupiony sędzia. To ja zawsze wierzyłem w nasze. Dokładnie. Zresztą podejrzewałem, że gdyby nawet chciał w tym meczu drukować, to tam nie było z czego. Ja się spotkałem z takim komentarzem: uważam, że nasi piłkarze powinni występować z indykiem na piersi. Zamiast orzełka. Ale co indyk ludziom zrobił? Ja nie przypominam sobie, żeby jakiś indyk przegrał z Albanią. Dokładnie. A troszeczkę już żyją. Dobra, natomiast jest dobra informacja. Dla lubiących mimo wszystko polską piłkę, że kolejne spotkania polskiej kadry. Nie wiem, czy będą jakieś po Albanii, które będzie ktoś chciał oglądać, ale niewykluczone, że będziemy je mogli oglądać w aplikacji M-Obywatel. To jest bardzo fajna aplikacja, tak, w ogóle w jakiś sposób. Super sprawa, bo tutaj cytuję, rząd chce przeznaczyć publiczne pieniądze na zbudowanie platformy, która pozwoli je właśnie tam oglądać. Dzieci tam mecze. Puszczą ci tam Ale po co takie rzeczy robić? Czy to...
całkiem przyzwoita aplikacja była. Tak. Po co tam mieszać? I chcesz se tam wejść na M-dowód, wchodzisz, a tam kuźwa nasi grają. Za karę? Co jest? Co apagę jest? Satana. Dobra, słuchajcie, przejdźmy do polityki, bo miejmy to za sobą, aczkolwiek wiem, że spora część słuchaczy naszych Pulsów lubi politykę w naszym wydaniu, więc to specjalnie dla was, panie i panowie. Ale krótko będzie dzisiaj o polskiej polityce. Analizowaliśmy tak na poważnie dla was, żebyście nie musieli tego robić, wszystkie dostępne w tych wyborach opcje, o wybory równo za miesiąc. I doszliśmy do wniosku, że da się to zmieścić w jednym zdaniu, prosimy, panie ekspercie. Nie, bo powiem, że nie jest dobrze. Tak. Obserwator sceny politycznej przed wami. Znaczy z opcji, no pierwsza opcja jest zła, druga niedobra, a trzecia droga. I to sobie zanotujcie w waszych zeszytach do i tyle, i nie ma co drążyć tematu, bo się można ubabrać gównem, chyba że ktoś lubi bredzić w szambie. My lubimy, zatem ciągniemy dalej. Dobra. No, my to robimy dla ludzi. Ale ten tydzień... Poświęcamy się dla Polski. Ten tydzień zaczął się od afery chlebowej. Przypomnijmy, piekarz upiekł bochen na konwencję koalicji. Tam ucałował go Donald Tusk. I sieć obiegły zdjęcia, jak później ten bochenek wylądował obok śmietnika. Ludzie, bo nikt w tym kraju nie zrobił tyle dla kampanii wyborczej PiS-u, co Platforma. Nikt po prostu. Nikt. Z drugiej strony... Co? Dziwicie się? Zjedlibyście chleb ze śliną pytona? Jak to Tuska nazwał ładnie pan Morawiecki, premier? No, dokładnie. No nie. Tusk jest jak pyton. Tusk jest jak pyton. Przytula i nawet nie wiesz, kiedy zacznie cię gwałcić ogonem. Tak powiedział? To mi chyba... Nie do końca, ale wiesz, to jest taka luźna interpretacja. To będzie przed samymi wyborami. Może weselny pyton. Weselny pyton. Coś tam i pyton. Tańczy go radom, tańczy go byton. Ale chleb się przewijał przez ten tydzień w kampanii, bo inny zawodnik, Michał Kołodziejczak, powiedział tak, wylatuje do Strasburga walczyć o polski chleb. Szefowa Europarlamentu dostanie ode mnie bochenek chleba z lokalnej piekarni. To taka notatka dla pana Michała. Nie wiem, czy tam już wrócił, czy jeszcze jest. Sprawdzić potem okoliczne śmietniki. Czy czasem nie wyrzuciła. Ale dużo dobrych cytatów było w tym tygodniu. Naprawdę. Na przykład prezes Kaczyński powiedział o słynnym przysłowiu, jak to było, że spod ulewy pod rynnę. No. Tak, i tam się wszyscy zaczęli nabijać Że kto pod kim dołki kopie, ten tam cycków 12. Tak, nie? Takie były. A inny złotousty znowu gdzie poseł. Gdzie kucharek 6, tam pierwsza jaskółka skacze na pochyłe drzewo. No tego typu rzeczy. Inny złotousty poseł Tadeusz Cymański, on chciał dotrzymać tego poziomu i on stwierdził w wywiadzie: czego się Jaś nie najadł, to się Jan nie naliże. A tymczasem nie chodziło o lizanie ciastka przez szybę? Tego, co to je właśnie zjadłeś, żeby... Nie, o to, żeby zjeść ciastko i lizać ciastko. A jakie ciastko? Dobra, chyba, że o to, że co z takim z gęby wyleci, no, to wołem w zad nie wciągniesz. Tak, to jest to słynne przysłowie. To chodzi chyba, tak? Tak. Jeszcze kraj żył telefonem, prawda? Oto najpierw PiS wypuścił telefon, że dzwonią Niemcy do Donalda. Nie do Donalda, do prezesa Kaczyńskiego. A prezes mówi, że Donalda już nie i że to już jest koniec, że się skończyło. No i potem Platforma to podchwyciła. Naprawdę, nie? Bardzo czyli, profesjonalny film. Czyli mogę powiedzieć, że nikt nie zrobił tyle dla kampanii Platformy Obywatelskiej. Co PiS? To są goście. Nie? Ale z drugiej strony, jak pisowcy tłumaczyli tym telefonem, o to chodziło. O to chodziło. Odwrócili kota prezesa ogonem. Żeby się odwdzięczyć za chleb. Nie, no tak właśnie, no bo, ale... Nie odwdzięczyć za chleb. Tylko te PO to szorowała te... Jak tak się mówi? Szorowała? Nie. Pod nie? Szerowała to wszystko i nawet do opozycji dotarło PiS z przekazem Tuska. Nie ma. I oni tak teraz tłumaczyli, że to jest głębsza gra. Wy tego nie rozumiecie. Na pewno. To jest głębsza gra. Rozumiem, żeby zapuścić, że tak powiem, dziubasa w beton partyjny. Tak, to było. Tego przysłowia też nie znałem. Zapuścić dziubasa w beton partyjny. Zapuścił jak dziubasa w beton partyjny. Dobra, do zapisania. Natomiast Ministerstwo Edukacji i Nauki wyskoczyło przed wyborami. Gra Minecraft Education będzie bezpłatna dla wszystkich szkół od czwartej klasy wzwyż. Tym bardziej, że teraz dostali czwartoklasiści już pierwsi laptopy. Nawet gdybym nie wiedział, gdybym dzisiaj się zbudził ze śpiączki, to bym powiedział, chyba idą wybory. Chyba idą. No. Słuchajcie, niech tylko ktoś powie panu ministrowi Czarnkowi, że ci czwartoklasiści, ta młodzież, to oni jeszcze nie mogą głosować. Fajnie, ale niepotrzebne. Ale ich rodzice tak.
No. Aha. Tata, zagłosuj. A co, tatuś se nie poda na Microsoftcie? Czy jak ty się tak radzę? Chyba w Sapera. Ktoś będzie grał na Minecraftcie. Dobra. Na Minecraftcie, tak. Dobra, jeszcze jedna informacja. Nie wiem, czy to ma coś wspólnego z wyborami, czy nie, ale wcale. Pensja ta podstawowa, minimalna rośnie z 3600 na 4242 zł brutto. Hmm. Brutto czy netto? To za każdym razem trzeba podkreślić. Brutto. Te 2 złote na końcu mnie rozczula. Tak, ale nie, bo tu trzeba podkreślać brutto czy netto, bo raz prezes powiedział Kaczyński netto, no i wiecie, tak, 8 miliardów poszło się... Od pójścia z torbami. No, tak. Tyle, że ja sobie analizowałem to podniesienie tej pensji minimalnej i przerąbane mają ci, co zarabiają teraz idealnie średnią krajową. No. Bo oni za chwilę będą zarabiać mniej niż średnia. Wiesz, bo średnia pójdzie w górę, nie? My w Pulsie Tygodnia życzymy wszystkim, ale wszystkim, żeby zarabiali powyżej średniej krajowej. Tak, każdy. Tak. Żeby nie było w kraju nikogo, kto ma mniej niż średnia. I żeby każdy miał jedno mieszkanie dla siebie i drugie na wynajem. I ja wiem, jak to trzeba zrobić. Szkoda, że nie startuje w wyborach. No. Bo trzeba ustalić raz na zawsze średnią krajową. I się tego trzymać. Każdy, na przykład ustalimy, średnia krajowa wynosi 3000. No, ale każdy kiedy zarabia powyżej. Kiedy są do Europarlamentu wybory? Nie za rok? Przecież, kurde, no to... Bratowski. Tak. Kurde. Angielski znasz, jako jeden z niewielu tam. Yes, sir. No. Je suis parle anglais. Ale to też fajnie, że na przykład nas będzie reprezentował człowiek, który ma wszystkie włosy radiowców bez cenzury na głowie, nie? Wyśmienicie. Natomiast jeśli chodzi o ceny, A2 podrożała. Za odcinek 150 km bodajże 90 zł teraz będzie kosztować A2, ten fragment 150 km. Tak, ja tam czytałem taki artykuł, że kierowcy łapią się za głowę. No ale 90 i łapią się za głowę? No bez jaj. No, to za co się złapią, jak cena podskoczy kiedyś do 120? Może właśnie za jaja. Ale A2 to jest autostrada wolności. Wolności, tak? Dlatego teraz kierowcy będą wolno jechać, żeby w tych samych pieniądzach troszeczkę dłużej cieszyć się autostradą. No to zwiedzasz wtedy, nie? Tak. Zwiedzasz. A nie, że przepuścisz 90 zł. I sobie przemkniesz 140 na ludzie. Jak pojedziesz taką autostradą wolności 30 na H, godzinami sobie jedziesz. To ty nie musisz się skupiać na drodze. Ale tak to asfalt, jakie fajne ekrany dźwiękochłonne. A Wielkopolska jaka jest piękna i semkniesz. Znaczy widzisz ekrany dźwiękochłonne, akurat, ale fajne. Piękne wielkopolskie ekrany dźwiękochłonne. Masz takie za granicą, nie masz. No. To ja mogę, bo jeszcze a propos cen, bo cukier jeszcze, chciałem o cukrze powiedzieć. No. No nie, słucham cię. Co cukier? No bo to jest, taki mam artykuł z internetu, cukier odchudzi nasze portfele. Aha. Jest skok cen cukru na światowych giełdach i za chwilę u nas to, co słodkie, też będzie drogie. Mhm. I super. I super, bo nic tak nie odchudza, prawda, ale nas, ciała nasze, jak brak cukru w diecie. Dokładnie. Ale producenci na tani cukier dodają do wszystkiego. Ale to Skowron kiedyś mówiłeś, ty mówisz śledzie, nie? Ale ja znalazłem śledzie, które mają 16 gram cukru na 100, czyli więcej niż Coca-Cola. Tak. Ja widziałem sos barbecue, sos był fit zresztą, który miał 45 gram cukru na 100, czyli połowa tej butelki to był cukier. Ja to kiedyś też w Pulsie mówiłem chyba, że zapytałem o szynkę bez cukru, no, normalnie. To nie ma. Baba mówi, jest jedna, ale dzisiaj jej nie ma akurat. No. I fajnie, i się skończy słodzenie herbaty śledziami i sosem barbecue, nie? Tak jest. Tak. Ale to kiedyś w ramach testów na jakiś może byśmy zrobili, taki radiowcy testują jedzenie? No i byśmy... Czy możesz słodzić herbatę? Ze śledziem, ze sosem barbecue. Jest to chore, ale widzę te błyski w oczach Skowrona. Jest ryzyko, że to kiedyś zrobimy. Szproteczkami, nie? Ale szprotki są bez cukru akurat. Ale ja mam teraz bulwersującą sprawę. 16-letnia Marysia z Lubna dorabiała do kieszonkowego, sprzedając wiśnie z sadu dziadka na stoisku rozstawionym przed jego sklepem. Wiśnie. Interweniowała inspekcja sanitarna w asyście policjantów. Dostali 100 zł mandatu i wniosek do sądu. Marysi zarzucono brak orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz niewdrożenie procedur mających zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Marysia sprzedawała wiśnie z sadu dziadka. Jasny penis. I tylko 100 zł za to dostała? Przecież za coś takiego powinno być dożywocie. Dożywotka dla Marysi. Ale bez prawa do aborcji. Oj, Marysiu. Bo to dzisiaj ci wychodzi taka ładnie uśmiechnięta, sprzedaje wiśnie, a jutro nie wiem, co jutro zrobi. No wybory kopertowe za 70 baniek. No państwo polskie nie może do tego dopuścić. No jakbyśmy wyglądali. No ludzie. Tak, pilnujmy i dobijajmy Marysia zło do pierdla. Co najmniej. Co najmniej. Boże.
Oj, Marysiu, Marysiu. Państwo polskie kuleje. Dobra, to jeszcze to, co w tym tygodniu było, o czym było głośno w polityce międzynarodowej. Spotkanie na maleńkim szczycie. Czyli spotkanie Kim Jong-una i Władimira Putina. Kim Jong-un pancernym pociągiem przyjechał do Rosji. Tak, on się boi latać. Tak, na koniec... On jest tak opancerzony, ten pociąg, ja słyszałem, że on nie może się poruszać szybciej niż 60 km na godzinę. No i fajnie. No to my mamy wszystkie pociągi w Polsce, chyba pancerne. Nie, ale na koniec Kim Jong-un zaprosił Putina do Korei Północnej i Putin zaproszenie przyjął. No. Znaczy powiedzieć to inna sprawa. No ciekawe wakacje, ciekawe, bo Kim, tak, akurat w ich przypadku lista kierunków wakacyjnych no jest dość mocno ograniczona. Kim Jong-un i Putin, tak, no. Władimirze Władimirowiczu pytają Putina, nie, to gdzie na wakacje w tym roku? Korea czy Północna? Iran? Może Iran. Wybór tam jest średni. Ale on nie doleci do Iranu, bo tam nie przeleci, no, nie ma którędy lecieć. Chyba, że od dupy strony gdzieś tam. Fajnie, no to ten do Korei Północnej, ten do Rosji, no i sobie fajnie się podbieram. A może tak jak SS-mani łodzią podwodną do Argentyny. Może tak być. Słuchajcie, fajnie się w tym tygodniu bardzo paliły ciekawie rosyjskie statki tam w Sewastopolu na Krymie. Bardzo ładny ogień. Bo się okazało, że Ukrainie udało się przydobać rosyjską flotę w dokach w porcie, no i posłali rakiety, te trafiły. Ale patrzcie, jakie to jest wszystko dziwne, nie? Że statki, woda, a się palą. No, dokładnie. Pomyślałbyś, nawet magia. Łódź podwodną szlak trafi. Tak. I to jest osiągnięcie, które zapamięta historia. Stracić okręt podwodny w 566 dniu trzydniowej operacji specjalnej przeciwko państwu, które nie ma marynarki wojennej. Ja wiedziałem, że Rosję stać na jakieś mega osiągnięcie. No, tak. To jest bardzo duże osiągnięcie. To tak Władimir P. przejdzie do annałów. Jeszcze jeden problem ma Rosja, bo oni sprzedali Indiom ropę, ale za indyjskie rupie. Które oni mają na kontach. Tak, i teraz oni nie mogą sprzedać tych rupii. Bo nikt ich nie chce kupić. I one leżą na rosyjskich kontach w indyjskich bankach. Którymi to rupiami indyjskie banki obracają. Tak. Kurczę. Sprzedali ropę i jeszcze mają pieniądze. No. A słuchajcie, ale jakby tak na przykład Indie za te rupie sprzedały ruskim używane pralki? Że to rozwiąże wiele problemów. Tak. A z tego co wiem, to Ruscy takie pralki uwielbiają. Jajka Faberge, długie jachty i futra dla kobiet i używane pralki. Tak. I to jest, wiesz... To jest po prostu Puls Tygodnia rozwiązuje najbardziej palące problemy światowe. I polskie. I pozaświatowe, bo teraz kosmos w Pulsie Tygodnia. Szef NASA mówi o obserwowanych anomaliach tam w świecie i w cywilizacjach pozaziemskich. Oni tak nazywają to zjawiska anomalne. Tak, i on mówi, nie wiemy czym są, ale nie ma dowodów na pozaziemskie pochodzenie zjawisk anomalnych. Będą dalsze badania. Czyli tak, coś się dzieje, ale co to nie wiadomo. Nie. Wypisz mi mały podkarpackie wesele o 3 nad ranem. No. Tak, ja na niejednym takim, to nawet tam dochodziło do niepokalanych poczęć. To przecież to... Do zniknięć. To zniknięć. I pojawień. Tak, dokładnie. I objawień. Dokładnie. Tak, w takiej kolejności. Tak powiem, wujek mi się objawił. Liczba wujków w momencie rozpoczęcia wesela i na jego zakończenie to nie jest ta sama liczba. Nie, to jest wszystko różne. To są liczby urojone. Teraz kącik Chihuahua. Chihuahua. Agata Rubik wylicza koszty strzyżenia psa w Miami, bo oni się tam z Piotrem Rubikiem przeprowadzili do Miami i mówi, że tanio nie jest pierdeliard dolarów strzyżenie psa w Miami. Słuchajcie, kochani, to jak następnym razem będziecie narzekali na te jakieś ceny jajek, autostrady A2, masło, że drogie. To sobie pomyślcie, że to wszystko to jest penis, dokładnie, że po prostu znacznie gorzej ma Agata Rubik w Miami, tam po prostu strzyżenie psów to puści niejednego z turbami. I ja mam takie przeczucie, że też Cichopków i Kurzajewskich. Co się podziało? Chyba też strzygą psa? Trochę, wiesz, oszczędności chyba, bo oni w tym tygodniu, prasa donosiła, byli w piekle Egiptu. Piekle Egiptu? Tak, niestraszne im były upały i normalnie wypoczywali w Egipcie. I to mają być celebryci? Dokładnie. Egipt? Poza sezonem? No, bieda, nie? Na taniochę się połasili, na taniochę. Nie Zanzibar w sezonie? Nie. Przed całym światem. To nawet większy wstyd niż smary od Albanii. Dokładnie. Tak. Ja się jak sztur będę chyba wstydził mówić po polsku za granicą teraz.
No. Ja wam powiem tak, sparafrazuję, że stan polskiego celebryctwa, zwłaszcza ich wakacji, jest odzwierciedleniem stanu polskiego państwa. Smutnym odzwierciedleniem. Bo sparafrazowałem prezydenta Andrzeja Dudę sprzed 10 lat. Ale niektórzy mają złoto i tym złotem tryskają ich mieszkania. Maryla Rodowicz. Pudelek opublikował zdjęcia domu Maryli Rodowicz. Tam są wnętrza. Willa w rustykalno-barokowym stylu. Są palmy. Są złote krany. Naprawdę bogactwo. Ale ja widziałem zdjęcia wnętrz pani Maryli. Jakby wam to opisać, to jest taki wczesny Janukowycz. Ale troszeczkę capi późnym Kwaśniewskim, nie? Tak. Troszeczkę zero jakiegoś tam rokokoku, ale rzeczywiście. Ale mieszkałbym. Ja to mam, skoro już mamy w kąciku Chihuahua Pudelka, no to mam jeszcze jedną historię z Pudelka. W Chihuahua. Anna Popek w czarnej sukni z pierzastym dekoltem gra nogą na warszawskiej operze kameralnej. W warszawskiej, przepraszam. Gra nogą. To do reprezentacji ją brać. No, tylko pytanie, czy jej w polu karnym suknia z pierzastym dekoltem nie będzie przeszkadzać? Nie, nie będzie. Nie. Gorzej nie będzie. Jedyny problem to, że krycha będzie jest zazdrosny. Przeżyje. Kołnierz pierzasty. To co, dział nauka? Dobra. To trochę jeszcze nie było działu nauka. Nie, bo ja tutaj jakby z myślą o naszych słuchaczach się zacząłem na stronach naukowych. Science, nie fiction. Nie, science dział. I to jest taka informacja. Psy wolą głos kobiet. Tak mówią uczeni. Dlaczego? Bo oni badali psie, psem? Tak. Oni badali psie mózgi i się okazuje, że mózgi psów wykazują podobieństwo do mózgów niemowląt. Aha. I psy, jak maluchy, chętniej słuchają, kiedy zwracamy się do nich z przesadną parozją. Czyli w taki dziecięcy sposób. Czyli taki budzi aporcik, tak? To wtedy to psy to lubią. Ziabo, a cio to lezieć. Lezieć. Tak, budzi, bierz go, wiesz. No, okej. Okay. Bierz go. A cio to. Kosteczkę. Tak mówimy do psów. Ja jeszcze mam coś z działu nauka. Cztery dobrze zachowane miecze używane przez starożytnych Rzymian 2000 lat temu zostały znalezione w jaskini nad Morzem Martwym. Ale dlaczego w jaskini? Bo 2000 lat temu oni nie znali jeszcze szafek na miecze. I trzymali je w jaskiniach prawdopodobnie. I tam też podejrzewam trzymali ser. Ser, dokładnie. Bo 2000 lat temu jeszcze nie było lodówek. To gdzie będziesz trzymał ser? W jaskini. No w jaskini. A ten miecz to do krojenia sera. Idź Jasiu do jaskini, przenieś trochę sera. Nie? Dokładnie. I ukryj tym mieczem rzymskim. No. Wszystko miało, to miało, jak mówią Brytyjczycy, hands and legs. Dokładnie. Czyli ręce i nogi. Thank you from the mountain. Dokładnie. Ja mam jeszcze smutną informację. Niestety o takich też musimy mówić. W niewielkiej portugalskiej miejscowości z destylarni wyciekło 2 200 000 litrów wina. Przepłynęły one uliczkami miasta. To wino. No to jest jedyna taka powódź, nad którą bym się zastanowił. Ale tu nie było podobno żartu. Nie, bo tam wino musieli z piwnic wypompowywać i tak dalej. Ale to wstajesz też rano, a masz, wiesz, pełną piwnicę wina. No i ja bym się ucieszył. To oni co, nie chcieli mieć piwniczki z winem? Dziwni ludzie. Dziwni. Ale to Portugalia. To historia jest smutna, ale ja mam do równowagi historię wesołą. Bo coś się dobrego jednak dzieje. W kraju również, u nas także tu. Cytuję prasę. Nielegalna bimbrownia w gminie Krynki. Policjanci zatrzymali 59-latka i 700 litrów produktu. 700? 700 litrów produktu. Mistrz. On powinien dostać, ja nie wiem, jedynkę na liście wyborczej dowolnie wybranej przez niego partii. Miałaby obowiązek go tam król. Zamiast się wzajemnie obsmarowywać, rozumiesz, migrantami, jak Agnieszką Holland i innymi historiami, wziąć gościa na jedynkę. Dokładnie. Tak. Ale on to jakoś tłumaczył, policją? I to jest też piękne. To jest w ogóle cudowne w tym wszystkim. On tłumaczył, że on to robił, bo chciał wspomóc finansowo swoją rodzinę. Ja się wzruszyłem. Jeszcze, moim zdaniem, dać mu kanał na YouTubie i wykłady w szkołach. Niech mówi. Podcasty na Spotify'u. Prezydenturę. Co o tym myślicie? Dać mu prezydenturę. Ja bym się podpisał pod na tej liście. Pan prezydent 59-latek Skrynek. Tak. 700 litrów produktu. Tak. W domowych warunkach. W domowych. Ale zobaczcie, jakby mieszkał w pałacu namiestnikowskim, to tam mógłby założyć fabrykę. Gdzie byśmy byli jako Polska, gdyby on nami rządził? Właśnie. Tam myślę, że tam bylibyśmy w awangardzie, ariergardy. Jakby tam w łazienkach królewskich aparaturę rozłożył.
Nie, w Pałacu Namiestnikowskim. Może. Też. I tu, i tu. I tu, i tu. I tu. Tak. Bylibyśmy potęgą. A te instalacje w Szczecinie, te gazoporty, chłop, jak on się podłączył do gazoportu, wiesz co się dzieje? A eksport. My jesteśmy uniezależnieni produktowo w ogóle na lata. Tak. Byśmy tym płacili za ropę z Norwegii. Dokładnie. Żebyśmy sobie to do baku wlali. Tak. Mówmy do niego królu. Tak, złotych. Kończymy na dzisiaj, a chętnych zapraszamy na Puls Tygodnia Ekstra, który tworzymy specjalnie dla naszych mecenasów z serwisu Patronite. I tam dzisiaj między innymi powiemy, uwaga, bo mamy to rozpracowane, jakie drinki są przez ekspertów od znaków Zodiaku i astrologów przypisane do jakiego znaku Zodiaku. Szczególnie zapraszamy panny. Co powinny tam, wiesz... Zapraszają barany. Radiowcy bez cenzury, jesteśmy na YouTubie, między innymi jesteśmy na Spotify'u, na wszystkich szanujących się platformach streamingowych. Znajdziecie nas też na FB, IG i ty. Tam nas znajdziecie. Na TikToku między innymi mamy analizę tekstów Disco Polo. Mhm. Tak, tam. Mówcie o nas dobrze na mieście, w polu. Całujemy was, całujemy mocno. Jacek Tomkowicz. Tomasz Olbratowski. I Przemysław Zodiakalna Sarenka z Kowron. Co nam powiesz? Ja wam powiem tak, że ja chciałbym zostać selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Ale po co? To polski felieton na tym ucierpi. Podcasty polskie ucierpią. Ale nie, ja tak 3-4 miesiące. Ale nie ucierpi polska piłka, bo to... No. Gorzej nie będzie. Nie, gorzej nie będzie, dlatego... To zaorać, no właśnie rozmyślam, albo żeby wystartować w jakichś wyborach. No to już za późno, żeby cię zgłosić, to musimy czekać na następny. Ale będą... Ale przecież ustaliliśmy, niech on idzie do Unii Europejskiej, bylibyśmy rzecznikami, siedzielibyśmy sobie w Brukseli. Przy wyborach europejskich się wsadzimy. No do Europarla. Poprosimy wszystkich naszych widzów i patronów, żeby głosowali, przecież listy to szybko uzupełnimy. Przecież w oparciu o patronów założymy ten komitet wyborczy, przecież będą podpisy listy, kurde. Nie chcielibyście mieć takiego europarlamentarzysty. Nie, bo teraz żartowaliśmy, nie? Że chcieliśmy go zgłosić, jak się byłeś na wakacjach, chcieliśmy cię zgłosić do tych naszych eurowyborów. Znaczy tych normalnych polskich. Ale to rzeczywiście to jest dziadówa, tam pójdziemy. Słuchaj, ale użyłeś tutaj takiego sformułowania, które jest sprzeczne wewnętrznie do naszych normalnych polskich wyborów. Nie, to jest bida, idziemy tam. Dobra, szykuj się na fotel europarlamentarzysty.